Trzykrotnie wzrosła liczba zachorowań na grypę w Tarnowie w stosunku do 2016 roku. O tej porze w poprzednim roku stwierdzonych było ponad 1000 zachorowań. Wzrosła ta liczba, że rzeczywiście trzykrotnie, jeżeli chodzi o stosunek do roku 2016. W roku 2016 mieliśmy ponad 1000 zachorowań, o tej porze teraz mamy ponad 3000. No to trudno, prawda, tutaj o inne wnioski. Zwykle w tym okresie od stycznia do marca jest zwiększona liczba zachorowań. No zobaczymy, jak będzie później, dlatego że zachorowania są zgłaszane przez cały rok. Także cały czas monitorujemy tą sytuację. Przychodnie pękają w szwach, ponieważ liczba zachorowań na grypę rośnie lawinowo. Część z nich wymaga hospitalizacji. Przychodzą meldunki z tych przychodni, w związku z tym z czegoś to się bierze. Co tydzień mamy tego typu meldunki i można się tutaj jakby zorientować, że te liczby zachorowań są jakby rozłożone po połowie między dorosłymi a dziećmi. Rzeczywiście tak się złożyło, że około 50% to dotyczy zachorowania dotyczą dzieci do lat 14, druga połowa to są ludzie już dorośli. Zanotowaliśmy również powikłania w tych zachorowaniach. Podczas zachorowania na grypę 3 osoby zostały hospitalizowane z powodu powikłań. Powikłania najczęściej dotyczą układu oddechowego, układu krążenia. W tej chwili dotyczyły te powikłania dzieci. Dzieci są oczywiście leczone z powodu tych powikłań. W 2016 roku w Tarnowie zaszczepiło się tylko 5,5 tysiąca osób. To tendencja, którą możemy zaobserwować na terenie całego kraju. Tylko około 2% Polaków postanawia zaszczepić się przeciwko grypie. W Tarnowie znów próbowano ukraść pieniądze metodą na wnuczka. Po kilku miesiącach przerwy ponownie rozdzwoniły się telefony. W słuchawce głos podający się za członka naszej najbliższej rodziny zatrzymanego przez policję w związku z poważnym wypadkiem drogowym. W 4 przypadkach oszust usiłował wyłudzić ponad 100 tysięcy złotych. W ostatnim tygodniu również tarnowscy policjanci odebrali kolejne sygnały o usiłowaniu oszustw na tak zwanego wnuczka. 4 osoby w Tarnowie odebrały telefony od mężczyzny, który podawał się za najbliższego członka rodziny, informując, że w związku z poważnym wypadkiem drogowym jest konieczność wpłacenia odpowiedniej kwoty pieniędzy. Tutaj wchodziły pieniądze w kwocie 30 tysięcy złotych. Do każdej z tych osób mężczyzna dzwonił, podawał, aby takie pieniądze zostały wpłacone. Wówczas zostanie zwolniony z policji i będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. Apelujemy do mieszkańców Tarnowa, jak i okolic, aby w przypadku takich telefonów w dalszym ciągu nie nabierali się i nie wypłacali tych pieniążków. W każdym takim przypadku należy powiadomić Komendę Miejską Policji w Tarnowie pod numer alarmowy 997 lub 112. A jeżeli do końca nie wiemy, co mamy z tym zrobić, poinformować swoich najbliższych sąsiadów, rodzinę, przedstawić sytuację, jaka miała miejsce, a w żadnym Skarby Świata nie wydawać pieniążków. Policjanci, ja przypominam, w żaden sposób nie przychodzą do mieszkańców, nie biorą żadnych pieniędzy, a jeżeli dzwonią, umówić się, to tylko i wyłącznie na przesłuchanie bądź rozpytanie. Złodzieje wyszukują zawsze osoby starsze, które są ufne i gotowe nieść pomoc. W przypadku podobnych telefonów należy skontaktować się z dyżurnym policji pod numerem 997 lub 112. Jeżeli nie wiemy, jak się zachować, poinformujmy o całej sytuacji swoją rodzinę, najbliższych lub sąsiadów. Miasto nie będzie musiało zwracać spadkobiercom pierwotnych właścicieli nieruchomości położonej na rogu ulicy Brodzińskiego i Wałowej. Sąd Najwyższy przesądził o ostatecznym zwycięstwie Tarnowa w tej sprawie. Przypomnijmy, że Skarb Państwa nabył prawa do gruntu orzeczeniem wydanym na podstawie dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich. Wniosek złożyli członkowie rodziny Spirowel-Spira, którzy są spadkobiercami właścicieli, do których nieruchomość należała przed wojną. W 2012 roku zażądali wydania nieruchomości, jednak miasto odmówiło, kierując do sądu wniosek o stwierdzenie zasiedzenia. W kwietniu 2016 roku Sąd Okręgowy w Tarnowie oddalił apelację członków rodziny, a w lipcu tego samego roku krakowska kancelaria adwokacka reprezentująca potomków byłych właścicieli kamienicy złożyła skargę kasacyjną. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi, dzięki czemu groźba utraty przez miasto kamienicy wartej blisko 1 300 000 zł została oddalona na zawsze.
Martin Juchar nie jest już zawodnikiem Brukbetu Termaliki Nieciecza. 28-letni Słowak dołączył do drużyny Słoni w trakcie poprzedniego sezonu. Skrzydłowy rozegrał dla Niecieczan 33 mecze i strzelił 3 gole. W ostatnim czasie rzadziej prezentował swoje umiejętności na boisku, ponieważ trener Czesław Michniewicz nie decydował się na wystawianie Słowaka na boisko. Teraz drużyna przygotowuje się w Turcji do zbliżającego się wznowienia rozgrywek Lotto Ekstraklasy. Pierwszy ligowy mecz w 2017 roku piłkarze Termaliki rozegrają na wyjeździe z Lechem Poznań 10 lutego. Podopieczni trenera Czesława Michniewicza po 20 kolejkach plasują się na 4. miejscu.